chcę rozpocząć nasze nabożeństwo. Zapraszam wszystkich serdecznie tutaj już z przedsionków, ze szkółek i z innych pomieszczeń pośród nas. Cieszę się, że jesteśmy. Wszyscy wrócili po świętach, może nie wszyscy jeszcze, ale powracali niektórzy po świętach, przerwach noworocznych. I dzisiaj możemy wspólnie zebrać się, żeby naszego Pana uwielbić, naszego Króla wywyższyć, Jemu oddać chwałę i cześć. Dzisiaj taka szczególna niedziela, bo z jednej strony w tym okresie poświątecznym, to znaczy po bożonarodzeniowym, zazwyczaj pierwsza niedziela, to wspominamy trzech króli, a że ustawodawca chyba z 2 lata temu nam zafundował święto, więc jutro też jest trzech króli, ale dzisiaj już na ten temat parę rzeczy powiemy, przynajmniej na wstępie o tej sytuacji. Ale cieszę się, bo to jest także pierwsza niedziela nowego roku. Myśmy się już widzieli w tym nowym roku i w czwartek na nabożeństwie i w piątek na spotkaniu modlitewnym i na spotkaniu chlebowym, jak my to mówimy. Ale dzisiaj jako cały zbór możemy stanąć przed Panem w modlitwie przy stole Pańskim i to jest coś naprawdę cennego, że w ten nowy rok możemy w ten sposób rozpocząć. Posłuchajmy na początek jednak fragmentu z Ewangelii Mateusza, z 2 rozdziału, opisujące pewne wydarzenia. Posłuchajmy Słowa Bożego. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. I 9, 10, a ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Trzej królowie, czy trzej magowie, już mniejsza z tym, kim oni byli naprawdę, dzisiaj nie będziemy się tym zajmować, byli na pewno pogańskimi przywódcami, tak jak my. Tak jak my może nie jesteśmy przywódcami, ale jesteśmy z pogan, prawda? I zobaczcie pewien paradoks, oto trzej wysłannicy, czy przedstawiciele jakiegoś religijnego establishmentu pogańskiego rozpoznali w Chrystusie Mesjasza, a nie rozpoznali go faryzeusze, żydowscy kapłani, którzy także mieli pismo. Ale to, co chciałbym, żebyśmy na co dzisiaj zwrócili uwagę, czy teraz uwagę, to, że kiedy przyszli do Chrystusa, rozpoznając w Nim Mesjasza, to dali Mu w ofierze mirrę, która była symbolem cierpienia, która była proroczym zapowiedzią tego, co ma stać się z Chrystusem już za kilkadziesiąt lat. Mirrę, która dla nas chrześcijan jest symbolem także cierpienia, tego wszystkiego, co nam w życiu nie wychodzi albo z czym się zmagamy, naszych bolączek. I zobaczcie, oni to wszystko złożyli u stóp Jezusa Chrystusa. Oni oddali Mu hołd i my dzisiaj też jesteśmy wezwani do tego, żeby nasze cierpienia, które znosimy także z powodu Jezusa, one są także chwałą, którą Bogu przynosimy. Kadzidło, które jest symbolem modlitwy, które jest symbolem uwielbienia, jest także tym, co my przynosimy do Boga, jako nasze uwielbienie. Kiedy przychodzimy także dzisiejszej niedzieli przed tron naszego Pana, do stóp Chrystusa, to przychodzimy, aby Jego uwielbić, aby Jego wywyższyć naszymi modlitwami, naszymi pieśniami. To także złoto, to także to, co mamy najcenniejsze, oddali Mu trzej królowie, czy królowie, natomiast to, co my możemy Bogu ofiarować, to także nasze pieniądze, to także nasz czas, to także nasze zdolności, to wszystko, czym dysponujemy, tym chcemy także uwielbić Syna Bożego, tym chcemy także wywyższyć Króla Królów. Dlatego, bracia i siostry, dzisiaj, kiedy staniemy przed Najwyższym Panem, kiedy oddamy Mu chwałę i cześć, miejmy świadomość, że musimy być jak ci dobrzy mędrcy, jak ci mądrzy mędrcy, którzy rozpoznając w Chrystusie Mesjasza, rozpoznali swoje zbawienie, ale nie przyszli z pustymi rękami. I my dzisiaj też nie możemy przyjść na nabożeństwo z pustymi rękami, z pustą głową, z pustym sercem, ale przynosimy Mu chwałę, przynosimy Mu nasze troski,
to będziemy czynić w modlitwie, przynosić naszemu Panu nasze także problemy. Przynosimy Mu także nasze złoto, to co wypracowaliśmy jako dar w ofierze naszemu Panu. Złóżmy dzisiaj Bogu prawdziwy hołd, prawdziwe uwielbienie kosztuje. Tych mędrców kosztowało bardzo wiele, musieli wyruszyć w daleką drogę i był taki moment, że my też wyruszyliśmy w daleką drogę i nas też kosztuje oddanie chwały Bogu, bo nie możesz służyć Bogu bez ponoszenia pewnych kosztów, ale Bóg daje Ci zbawienie, Bóg daje Ci swoją opiekę i Bóg chce zobaczyć Twoją ofiarność, Twoje serce pełne uwielbienia, mirry, kadzidła i złota. Powstańmy. Panie, do Ciebie przychodzimy, nasz Boże, w modlitwie, do Ciebie przychodzimy w uwielbieniu, do Ciebie przychodzimy, Panie, jak oto Ci pogańscy mędrcowie, Boże, pogańscy mędrcy, którzy przyszli, aby wywyższyć Ciebie, aby rozpoznać w Tobie żywego Boga i przynieśli Tobie dary i my także dzisiaj przynosimy Tobie chwałę, przynosimy Tobie cześć, przynosimy Tobie uwielbienie, złoto, ale także nasze problemy, także nasze cierpienia. Przyjmij chwałę dzisiaj, przyjmij cześć, nasz Król. Tobie chcemy oddać cześć i uwielbienie. Tobie chcemy wyśpiewać dziękczynienie, nasz Panie. Alleluja. Bóg wspaniały, Bóg wspaniały jest, Bóg wspaniały, Bóg wspaniały jest. Jesteś godzien wszelkiej chwały, uwielbienie, wszelka cześć, to dla Ciebie wszystko, boś Ty Bogiem jest. Jesteś godzien uwielbienia i miłości naszej też, podziwiamy, boś dla wszystkich mówić, że Bóg wspaniały, Bóg wspaniały jest, Bóg wspaniały, Bóg wspaniały. Jesteś godzien wszelkiej chwały, uwielbienie, wszelka cześć, to dla Ciebie wszystko, boś Ty Bogiem jest. Jesteś godzien uwielbienia i miłości naszej też, podziwiamy boś dla wszystkich jest. Jesteś godzien wszelkiej chwały, uwielbienie, wszelka cześć, to dla Ciebie wszystko, boś Ty Bogiem jest. Jesteś godzien uwielbienia i miłości naszej też, podziwiamy, boś dla wszystkich jest. Życiem tyś miłość masz, wszystkim Ty jesteś nam życiem tyś, miłość masz, wszystkim Ty jesteś nam życiem tyś, miłość masz, wszystkim Ty jesteś nam życiem tyś,
masz, wszystkim Ty jesteś nam. Jesteś godzien wszelkiej chwały, uwielbienie, wszelka cześć. To dla Ciebie wszystko, boś Ty Bogiem jest. Jesteś godzien uwielbienia i miłości naszej też. Podziwiamy, boś dla wszystkich jest życiem Tym. Miłość masz wszystkim Tym. Jesteś nam życiem Tym. Miłość masz wszystkim Tym. Jesteś nam życiem Tym. Miłość masz wszystkim Tym. Panie, Tobie na chwałę chcemy wyśpiewać uwielbienie i nasze dziękczynienie. Tobie chcemy przynieść kadzidło i dziękczynienie nasz Królu. Aleluja. Wywyższam Cię, Tyś jest mój Bóg. Wywyższam Cię, wywyższam Cię. Tyś jest mój Bóg, schronieniem mym, ostoją Tyś, mym skarbem jest mój Pan. Przyjaciel, Król, jedyny Bóg najświętszy. Chronieniem mym, ostoją Tyś, mym skarbem jest mój Pan. Przyjaciel, Król, jedyny Bóg najświętszy. Gdy jesteś przy mnie, gdy jesteś przy mnie, gdy jesteś przy mnie, nie boję się. Schronieniem mym, ostoją Tyś, mym skarbem jest mój Pan. Przyjaciel, Król, jedyny Bóg najświętszy. Wywyższam Cię, wywyższam Cię. Tyś jest mój Bóg. Uwielbiamy Ciebie, Panie, uwielbiamy Twoje święte imię.
Godzien jesteś chwały, Panie. Godzien, aby dzisiaj wywyższyć z głębi serca Ciebie, nasz Królu, bo to Ty jesteś naszym Zbawicielem. Panie, bo to Ty umarłeś za nasze grzechy, bo to Ty odkupiłeś nasze winy, bo to Ty poniosłeś śmierć, Panie, aby uratować nas, Boże, z naszego grzechu, z naszej winy. Panie, wywyższamy Ciebie dzisiaj. Uwielbiamy Twoje święte imię. Panie, wołamy do Ciebie, do naszego Boga, do naszego Zbawiciela. Panie, abyś dotykał dzisiaj naszych serc, abyś dotykał naszych dusz. Panie, tak jak jesteśmy na tym miejscu, Panie, chcemy dotykać, Panie, dzisiaj nieba, chcemy dotknąć tej rzeczywistości, Boże, którą jesteś Ty. Boże, dotknij dzisiaj naszego życia swoją łaską, swoim miłosierdziem. Halleluja. Niechaj wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serca, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serca, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Niechaj wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serca, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Chwała Tobie i cześć, nasz Król. Chwała i uwielbienie Tobie. Panie, do Ciebie przychodzimy z uwielbieniem i z chwałą. Panie, nie chcemy, żeby to były tylko puste słowa. Nie chcemy, żeby to były tylko pieśni, Boże, ale chcemy, aby, Panie, to pochodziło z naszych serc, Panie, z naszej duszy, aby chwała Twoja, Panie, stale towarzyszyła naszemu życiu. Panie, przyjmij chwałę i cześć, przyjmij hołd, który Tobie chcemy złożyć, nasz Król. Panie, niech Twój Duch Święty dzisiaj dotyka naszych serc. Panie, Ty krusz w nas to wszystko, co potrzebuje Twojego skruszenia. Boże, Ty widzisz teraz stan naszego życia. Panie, Ty widzisz to wszystko, z czym musimy się uporać, Panie. Jesteś większy, Panie, niż nasze problemy. Jesteś większy niż nasz grzech, Panie. Jesteś większy niż ludzie, którzy nastają na życie nasze, Boże. Bo jesteś Bogiem Wszechmogącym. Bo jesteś Królem Królów. Stworzycielem nieba i ziemi. Panie, dzisiaj niech chwała Twoja, Boże, ogarnie każde życie, Panie, na tym miejscu. Każde stworzenie dzisiaj na tym miejscu niech będzie przepełnione Twoją świętą obecnością. Twoim Duchem Świętym, Duchu Święty, wypełnij nasze serca. Panie, pociągnij nas do siebie dzisiaj. Panie, chcemy być bliżej Jezusa. Halleluja. Chwała Ci, Królu.
umyła pamięcię, szepcząc miłości pieśń. Me serce śpiewać chce, Tyś Ojcem Królem jest. Rozraduj, Panie, się dźwiękiem muzyki mej, a gdy spotkamy się, na wieki będę wielbić się, a Ty rozkładasz swe ramiona, gdy potrzebuję Cię. Ty chcesz przy mnie być, gdybym zagubił się, to Ty wylewasz miłość swą, ja pragnę w niej być, bo krzyż potwierdził ją. Uwielbiam, Boże, Cię, uwielbiam, Boże, Cię. Ja kocham, ja pragnę śpiewać Ci, na zawsze z Tobą pragnę być, z Tobą być. Uwielbiam, Boże, Cię, uwielbiam, Boże, Cię. Ja kocham, ja pragnę śpiewać Ci, na zawsze z Tobą pragnę być, z Tobą być. Uwielbiam, Boże, Cię, uwielbiam, Boże, Cię. Ja kocham, ja pragnę śpiewać Ci, na zawsze z Tobą pragnę być, z Tobą być. Aleluja, módlmy się, zachęcam. Przynośmy Bogu także w krótkich, indywidualnych modlitwach chwałę, dziękczynienie, być może mirrę, którą przed Panem dzisiaj możemy rozlać. Wołajmy do Pana. Tak, Panie Jezu, ja dziękuję Ci, że ugiąłeś kolana me za życia ku zbawieniu. Tyś przyjął wszelkie się ugnie, ale za te ugięte za życia ku zbawieniu pośród nas i wszędzie niechaj płynie Ci chwała i cześć i uwielbienie za to, że jesteś tu pośród nas, że odbierasz chwałę. Dziękujemy, Panie, usta pastora na to kazanie, uczyń ustami świętego Ducha. A słowo niech zamieszka w nas, niech nie będzie bezczynne, niechaj nim żyjemy, a nie tylko słuchaczami, lecz wykonawcami, wiernymi i posłusznymi Tobie byli za wszystko jako Król Nieba, Król Chwały, Bóg z Boga, światło i ze światłości, jedyny Zbawiciel i Pośrednik i Ojca, uwielbiony z Twoich. Amen. Amen. Panie Jezusie, chwała Jezusowi Chrystusowi, Panu Bogu Świętemu. Jesteś święty, jesteś jedyny, Pan nie ma innego. Ty nas stworzyłeś, Ty nas zmiłowałeś, Ty nas ukochałeś. Ty nas wyrwałeś ze świata ciemności i przeniosłeś do cudownej światłości. Z życia grzechu do życia wiecznego w Jezusie Chrystusie. Więc jesteś darem nam od Boga Ojca na odpuszczenie grzechu. Ty kochasz, Ty przebaczasz, Ty nas uzdrawiasz, Ty nas uświęcasz. Dziękuję, że Ty żyjesz w naszych sercach, jesteś w naszych duszach. Jesteś Bogiem dobrym, pełen łaski. Kocham Cię, Ojcze, kocham Cię, dziękuję Ci, że jesteśmy tu Twoim Kościołem, Panie. Dziękuję, że Ty przyjmujesz nasze serca, że się o nas upomniałeś. Ty jesteś naszą siłą, Ty jesteś naszą ucieczką, Ty jesteś drogą do Królestwa Bożego. Jesteś prawdą, jesteś naszym wybawieniem, jesteś światłością świata. Niech Twoja chwała zaistnieje. Wypełnia z Twoją Bożą miłością, radością, pokojem i zbawieniem pochodzącym tylko od Ciebie. Tak Cię proszę, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Dzięki Ci, proszę. Dzięki Ci za każdy dzień w naszym życiu, bo Ty jesteś Panem w życiu. Tak, Panie, proszę Cię, żeby nasze serce zawsze płynęły miłością do Ciebie. Bo Tobie zależy to bardzo na naszej miłości, żeby ona była pierwszą miłością. Tak, jak wtedy, kiedy obracaliśmy się i dogadnęłeś nasze serce.
Ojca swoją miłością, byśmy odpowiedzieli na pytanie. Proszę Cię, Boże, o łaskę dla tego miasta, dla wszystkich ludzi, którzy jeszcze o Tobie nie słyszeli, bo Tobie nie chcą słyszeć. Boże, otwieraj, dotykaj serc, a nasze serca na nowo, proszę Cię, o nowe namaszczenie dla nas, żebyśmy płonęli dla Ciebie, Boże, ale płonęli też dla tych, którzy nie są jeszcze zdrowieni, Boże. Żebyśmy mogli wypełniać Twoją wolę, bo Ty posłałeś nas, żebyśmy prosili o Twoje pokręty, żeby Panie, że jesteśmy Twoim Kościołem, Twoją świętą winnicą. Odrobinimy, chociaż mamy tyle lat, ale Ty nas wybierzemy świętą i piękną. I tak dziękujemy Cię, że Ty jesteś naszym odrobinicą, naszym Panem, który jest naszym radością i naszym najcenniejszym skarbem. Uwielbiam Cię z całego serca, Jezu. I za to, że jesteś tak blisko nas, że to relacja z nami jest, ta relacja nasza z Tobą jest Panie, taka bliska, Boże, że czujemy Twoją obecność na każdym miejscu w swoim życiu, że Ty jesteś naszym doradcą, nauczycielem, że wszystko są najcenniejsze w naszym życiu, Boże, kieruj naszym życiem, Panie, żebyśmy zawsze trwali przy Tobie, żeby służyli. Amen. Dziękuję Ci, Panie, za ten Kościół. Dziękuję Ci, Boże, za ten zbór, za to nowe życie, które mi dałeś, za te wszelkie błogosławieństwa dla mnie, dla mojej rodziny, Boże, że przyprowadziłeś moją mamę, żonę do zboru. Boże, i też tak dziękuję Ci za wszystko, ale modlę się o to, żebyśmy byli bardziej gorliwi, żebyśmy bardziej się udzielali w tym zborze, żeby nie było podziałów między nami. Panie, wpłyń na nas, żebyśmy więcej interesowali się innymi ludźmi, ludźmi, którzy przychodzą tutaj, którzy przychodzą po chleb, Panie. Żebyśmy, jest przecież taka okazja, żeby wziąć te paczki i iść do ludzi i powiedzieć im Ewangelię. Boże, wpływaj na nas, prosimy Cię, niech Duch Święty na nas wpływa. Prosimy Cię, Boże. Niepojęty miłości swej, dobrze jest z Tobą być. Darowałeś życie mi, zabrałeś winę moją i grzech. Nikt nie kocha tak jak Ty, dałeś życie swe, bo jesteś dobry, dla mnie zawsze Twoja łaska wiecznie trwa, bo jesteś dobry, dla mnie zawsze Twoja łaska wiecznie trwa, bo jesteś dobry, dla mnie zawsze Twoja łaska na wieki trwa. Niepojęty jesteś Ty, jednak sługą stałeś się. Słyszysz każdy płacz i krzyk, miłosierny mój Pan. Przed światłością Twoją drżę, sprawbym serce czyste miał.
wobec świata. Chcę kochać Cię, dawać miłość Twą, bo jesteś dobry, dla mnie zawsze Twoja łaska wiecznie trwa, bo jesteś dobry, dla mnie zawsze Twoja łaska wiecznie trwa, bo jesteś dobry, dla mnie zawsze Twoja łaska na wieki trwa. Zawsze wierny byłeś mi, kiedy zawodziłem ja, niepojęty miłości swej, dobrze jest z Tobą być. Chwała Ci, Jezu. Aleluja. Bracia i siostry, pomódlmy się jeszcze. Jest prośba, żeby się pomodlić o Krysię. Mamy Natalki Jurgiewicz, która będzie miała badania w tym tygodniu. I Natalka prosiła, żebyśmy zawołali o nią do Pana, tak żeby Bóg ją dotknął, uzdrowił, żeby wszystko było dobrze. Jeśli kogoś będziecie mieli jeszcze w swoich sercach, to po prostu przynieśmy do Boga. Ja się też pomodlę o wszystkich tych, których mamy w sercach. Ale zawołajmy najpierw może o Krysię, dobrze? Panie, dziękujemy Tobie za to, że to Ty jesteś naszym lekarzem. Boże, dziękujemy Tobie, że dzisiaj możemy przynieść naszą siostrę przed Twój tron. Możemy prosić Cię o Krysię, Boże, abyś Ty ją dotknął i uzdrowił, Boże. Panie, Ty widzisz ją, Panie, Ty widzisz być może jakiś strach, Ty być może widzisz te wszystkie emocje, które przeżywa, ale to Ty jesteś Bogiem, Panie, i Ty objaw swoją łaskę nad jej życiem. Panie, modlimy się o nią. Wołamy do Ciebie, Panie, abyś ją uzdrowił, Panie, z wszelkiej choroby, Panie, z wszelkiej dolegliwości, Boże. Aby to wszystko, co być może ją martwi, Boże, rozpłynęło się, Panie. Aby tego nie było, Boże, aby to się cofnęło. Ty jesteś Bogiem, który może wszystko. Ty jesteś Panem, który na Twoje słowa powstawały wszechświaty, Boże. Na Twoje słowa byli uzdrawiani ludzie, wskrzeszani z martwych. Panie, Ty powiedziałeś słowo i oddzieliłeś niebo od ziemi. Panie, dlatego do Ciebie przychodzimy, do Boga Wszechmogącego, Panie. Wołamy do Ciebie o Krysię, abyś ją błogosławił, uzdrowił, Panie, dał pokój w jej serce, Boże. Panie, modlimy się o tych wszystkich pośród nas, których dzisiaj nie ma także z powodu choroby, niemocy. Modlimy się o naszą siostrę Helenę Martoń, naszą seniorkę naszego zboru, najstarszą pośród nas. Abyś także ją posilał, Boże. Dziękujemy Tobie za nią i modlimy się, Boże, abyś Ty dał jej siły, Boże, do dalszego życia, zabrał wszelkie dolegliwości. Panie, uzdrów tych, których mamy w swoich sercach, Panie, których teraz do Ciebie przynosimy, naszych bliskich, znajomych, przyjaciół. Boże, wołamy do Ciebie o Twoje działanie, o moc Twojego Ducha Świętego. Panie, Ty wezwałeś swoje sługi do tego, aby modlili się z wiarą. I dzisiaj, Panie, jako Twój Kościół zebrani jesteśmy w tym miejscu i wołamy do Ciebie, Panie, abyś Ty uzdrowił tych wszystkich, których mamy dzisiaj w swoich umysłach, na swoich językach, Boże. Abyś Ty, Panie, uczynił wielkie rzeczy pośród nich, Boże. Objawił swoją łaskę, swoje miłosierdzie. Tobie niech będzie chwała i cześć, bo jesteś dobrym Bogiem. Bo tak jak śpiewaliśmy, Twoja łaska trwa wieki, Boże. Twoja łaska jest zawsze, na wieki. Dzięki Ci, Panie. Aleluja. Amen. Amen. Usiądźmy, drodzy, wieczorze Pańskim będziemy mieli pokazanie dzisiaj. Zbierzmy jeszcze kolektę. Poproszę dzieci także, żeby nam usłużyły. Może dziewczynki, tak? Ania z Martą. Pochylmy jeszcze swoje głowy. Pomodlimy się o to, żeby Bóg zaspokoił wszelką naszą potrzebę. Panie, prosimy Ciebie, Boże, Ty widzisz także te nasze materialne potrzeby, Ty widzisz te wszystkie sprawy materialne, z którymi się być może zmagamy. Boże, ja Tobie dziękuję, że Ty prowadzisz nas także w tej
materii, że jesteś Bogiem, który daje nam wytchnienie także w tej materii, że jesteś Bogiem, który prowadzi nas także tutaj i wołamy o Twoje błogosławieństwo dla nas, dla naszych domów, także dla naszej społeczności, Panie, po to, abyśmy mieli pieniądze na ewangelizację, na prowadzenie działalności, na prowadzenie pracy duszpasterskiej. Boże, prosimy Cię, Boże, abyś Ty zaspokoił także potrzeby naszego Kościoła. Boże, bo jesteś dobry. Dzięki Ci za to. Amen. Amen. Zbierzmy kolektę. Zapraszam. Zachęcam. Chciałbym przypomnieć przy okazji ogłoszenia, dlatego że nie mamy jeszcze biuletynu na styczeń, będzie w czwartek, ale w tym tygodniu już ruszamy z nowymi rzeczami. Nie zdążyłem wydrukować na tą niedzielę, ale mówię, będzie w czwartek, więc posłuchajcie uważnie. Jeśli chodzi o grupy domowe, to ruszamy normalnym rytmem i we wtorek o godzinie 18 grupa będzie u Basi. To znaczy, jeśli ktoś będzie chciał dojechać, to przy dużej Biedronce. U Irmy, przepraszam, u Irmy, tak? No to nie ma problemu z dojazdem. O godzinie 18 u Irmy, grupa we wtorek i zachęcam wszystkich serdecznie. Jeśli nie wiesz, nie byłeś nigdy na spotkaniu grupy domowej, to nie czekaj, chociaż liderzy mają obowiązek Cię zapraszać i zapraszają, ale daj się zaprosić, tak? I przyjdź, nie wiesz gdzie, to podejdź do Irmy, ona Ci powie gdzie. I w imieniu Irmy zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcą się zbudować na grupie domowej, chcą spędzić czas przy kawie, herbacie, modląc się o swoje indywidualne potrzeby. Natomiast w tym tygodniu mamy także spotkanie w Drawsku Pomorskim i po nabożeństwie ja się umówię z osobami wszystkimi, dobrze, z Drawska Pomorskiego, zostańcie, ci, którzy biorą udział w grupie domowej w Drawsku Pomorskim, nie ma dzisiaj wszystkich, ale część to umówimy się konkretnie na pewne terminy. Natomiast w czwartek będziemy mieli także nabożeństwo. Zachęcam, ostatnio mieliśmy dobry czas, taki modlitewny, modliliśmy się o swoje potrzeby, o siebie nawzajem. Naprawdę Bóg może wiele rzeczy fajnych zrobić, jeśli tylko dasz Bogu szansę. A jak dasz Bogu szansę? To, że będziesz obecny, to, że przyjdziesz na grupę domową, czy w czwartek. W czwartek rozpoczynamy studium listu do Hebrajczyków, nowa rzecz, chcemy się przyjrzeć temu listowi, popatrzeć na pewne problemy, także które dzisiaj występują w Kościele czy w świecie, a list do Hebrajczyków jest taką odpowiedzią, więc zachęcam, zapraszam, oprócz studiowania tego listu możemy się także tam modlić więcej o swoje sprawy, więc gorąco Was zachęcam także do udziału w czwartkowych społecznościach. W piątki mamy o godzinie 16:30 służbę charytatywną, za którą siostra Maria jest odpowiedzialna, ale także mamy spotkania dla dzieci i to będzie czwarte spotkanie i myślałem, żeby Kasię tu wyciągnąć, żeby powiedziała świadectwo, ale ona ma chyba dzisiaj szkółkę, nie widzę jej. Nie, ona, nie będę ją stresował, bo ja jej nie mówiłem o tym, więc będzie. Mam nadzieję, że za tydzień może powie, bo naprawdę to jest fajna rzecz. Baliśmy się, czy co wyjdzie z tego projektu paczkowego dla dzieci i jest czwarte spotkanie, czy będzie czwarte spotkanie, po trzech spotkaniach przychodzi do kilkunastu dzieci, które poznają Boże Słowo, z którymi rozmawiamy o Chrystusie i te dzieci widać chłoną pewne rzeczy jak gąbka, więc naprawdę to jest fajna rzecz, pamiętajcie o tym w modlitwach. Jeśli ponawiam apel, jeśli ktoś chce pomóc jeszcze przy tych spotkaniach, to zgłoście się do Kasi czy do mnie po nabożeństwie. Pomóc w taki sposób, że czasami trzeba przyjść, przypilnować pewnych sytuacji, czy wyprowadzić niesfornych na przykład, albo się po prostu zaangażować też w tą lekcję biblijną, którą robimy dla dzieci. To są lekcje dla dzieci ze świata, z zewnątrz, które otrzymały paczki od nas i skorzystały z zaproszenia, które oprócz tych paczek daliśmy. Są jeszcze te paczki i proszę Was, pomyślcie o tym. Być może wokół Waszego domu, wokół Waszego życia są osoby,
To nie muszą być ludzie bardzo biedni, ale osoby, które są z małymi dziećmi, do których chcecie dotrzeć z Ewangelią, to taka paczka jest fajną sprawą. Możemy komuś dać oprócz paczki książeczkę i zaprosić do udziału w tych zajęciach dla dzieci. Więc jeśli ktoś chętnie czy niechętnie chce skorzystać, to skorzystajcie. Dobrze, zapraszam, podejdźcie do Kasi po nabożeństwie, ona wam wyda paczki dla takich dzieci i to jest dobry pretekst, żeby do kogoś pójść nawet, żeby pójść do sąsiada, któremu mówisz na klatce schodowej dzień dobry, czy do sąsiadki z dziećmi i tyle się znacie. A jak pójdziesz z paczką, nikt cię nie wygoni, każdy cię przyjmie, nawet ci herbatę zrobi. Masz możliwość wtedy załapania kontaktu z taką osobą i powiedzenia jej czegoś więcej. Więc wykorzystujmy takie instrumenty, bo to są instrumenty do tego, żebyśmy głosili Ewangelię, a Bóg nam daje te instrumenty, my czasami tylko mamy problem z używaniem. Co jeszcze, bracia i siostry? To jeśli chodzi o spotkania i o tym, co się dzieje w najbliższych dniach. W styczniu także jeszcze parę rzeczy przed nami, ale o tym może będzie w biuletynie i powiem za tydzień. Powiem tylko, że 25 stycznia będzie konferencja w Koszalinie dla małżeństw. Będzie za tydzień, będą plakaty, zaproszenia, to coś więcej powiem. I też w związku też z tym tematem, mam nadzieję, że w styczniu też wystartujemy z fajnym projektem dotyczącym budowania relacji małżeńskich. O tym powiem za tydzień, ale będę was gorąco zachęcał, to znaczy wszystkie małżeństwa, aby wzięły w tym udział, bo to będzie naprawdę, myślę, że fajna rzecz, to też taki efektywny instrument do tego, żeby budować swoje relacje i też żeby dobrze się działo także w rodzinach chrześcijańskich. Ale to za tydzień może troszeczkę więcej szczegółów. Jeszcze pomódlmy się w takim razie o solenizantów. W mijającym tygodniu wiem, że Asia miała urodziny, Asi nie ma jeszcze, jest chyba na jakichś wakacjach czy przerwie świątecznej, ale wiem, że jest Janek Ginda, to znaczy powinien gdzieś tu być, ale go chyba dzisiaj nie ma, Janka. Chciałem go wyciągnąć tu na środek, no ale to nic, dzisiaj Janka nie ma pośród nas, ale pomódlmy się w takim razie i o Asię, i o Janka. Jeśli ktoś miał urodziny w mijającym tygodniu, to też dajcie mi znać ręką, będziemy się modlić o was. Nikogo nie widzę. To powstańmy, pomódlmy się o Asię Radwan i o Janka Gindę. Panie, do Ciebie przychodzimy dzisiaj z naszymi solenizantami, Boże. Dziękujemy Tobie za Asię. Pani, modlimy się o Twoje błogosławieństwo dla niej, Panie, dla jej córki, dla Lenki. Panie, dziękujemy Tobie za jej serce i za zaangażowanie w szkółkę niedzielną, w sprawy dzieci, Boże. Dziękujemy Tobie i prosimy, abyś Ty błogosławił jej życie osobiste, abyś Ty błogosławił jej życie duchowe, Panie, abyś Ty błogosławił jej życie zawodowe, Boże. Ty ją poprowadź, Panie, w każdym z tych aspektów jej życia, Panie. I wołamy do Ciebie, nasz Królu, abyś wziął, Panie, jej życie w swoje dłonie i pobłogosławił, Panie, aby ona mogła odczuwać Twoją bliskość, Twoją obecność każdego dnia. Panie, rozwiąż wszelki problem i dziękujemy Tobie za nią, Panie. Dziękujemy Tobie, Panie, za ten skarb, który nam dałeś, Panie, za który chcemy Ci dzisiaj podziękować, Panie. Wołamy do Ciebie także o naszego brata Janka, Panie, abyś także jego błogosławił. Panie, dziękujemy Tobie za jego służbę, za to, że Panie jest zawsze pomocny, jest zawsze chętny, Panie, jest kimś, na kim można polegać, Panie, można liczyć, Boże. Ja Tobie dziękuję za każde dobro, które wyświadczyłeś Twojemu Kościołowi przez niego, Boże. Modlimy się o jego żonę także, która jest daleko w pracy, Boże, siostrę Helenę, abyś także ją błogosławił. Panie, błogosław cały ich dom, Boże. Niech Twoja chwała, Panie, przeniknie jego życie, Boże. Panie, niech Twoje błogosławieństwo będzie udziałem jego życia każdego dnia tego nowego roku. W Twoje dłonie go oddajemy. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Rozpoczęliśmy nowy rok, bracia i siostry. Mamy chyba 5 stycznia, jeśli dobrze pamiętam. Niektórzy bardzo czekali na ten nowy rok.
znaczy cały świat czekał, zawsze czekamy, szczególnie w grudniu jest takie odliczanie, zastanawiamy się, co ten nowy rok nam przyniesie, składaliśmy sobie życzenia, modliliśmy się o siebie, prosiliśmy Boga o błogosławieństwo na każdy kolejny dzień tego nowego roku. Mieliśmy różne, czy mamy różne oczekiwania odnośnie tego, co przed nami, prawda? I czekaliśmy, niektórzy z nas czekali na ten dzień przełomu. I wiecie, fajnie byłoby się obudzić tego 1 stycznia, nie wiem, w nowym mieszkaniu, na ulicy przed naszym domem, żeby stał nasz nowy samochód, prawda? A w naszym kraju, żeby była nowa rzeczywistość. A to nic z tego. Obudziliście się o różnych godzinach pewnie 1 stycznia i ani nowego samochodu, ani nowego mieszkania, ani, nie wiem, sprawdziliście może konto, a żadnych nowych pieniędzy. Znaczy, jeśli takie cuda się czasami zdarzają. Ja, ale zobaczcie, zazwyczaj niczego takiego nie doświadczyliśmy. Coś się okazało? No cóż, no nowa data w kalendarzu. No to wszystko, co się wydarzyło tak naprawdę. Nowe rzeczy nie zawsze pojawiają się w naszym życiu w sposób cudowny. Często tak, często w sposób cudowny, ale jeśli chodzi o przełom grudnia i stycznia, to okazało się, że ta nowa rzeczywistość jest bardzo podobna do tej, którą pożegnaliśmy w grudniu. Dlaczego tak jest, bracia i siostry? Ano dlatego, że w dużej mierze to od nas zależy, czy nadchodzące dni, czy nadchodzące miesiące to będzie dla nas rzeczywiście nowy rok, czy też w zasadzie stary, tylko że z następnym numerem. W gruncie rzeczy to od nas bardzo wiele zależy, czy te nadchodzące miesiące, nadchodzące dni to będzie naprawdę nowy rok, to będzie naprawdę nowa rzeczywistość w moim życiu, czy też będzie to po prostu nowa kartka w kalendarzu. W księdze proroka Izajasza w 43 rozdziale, otwórzmy te słowa, mamy większe proroctwo, ale ja chciałbym się skupić w sumie na dwóch wersetach, 18-19. Znajdujemy tam słowa, które Bóg skierował do narodu izraelskiego, ale także do swojego kościoła, do swojego ludu. W różnych momentach te słowa były brane, interpretowane jako właściwe. I myślę, że taki dzień takiego przełomu jest także dobrym dniem, aby te słowa przeczytać i zastanowić się nad nimi. Słowo Boże mówi tak. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. Nasz Bóg, bracia i siostry, nasz Bóg jest Bogiem nowych początków. Nasz Bóg jest Bogiem nowych początków. Kiedy patrzymy na Biblię, kiedy patrzymy na różne wydarzenia w tej historii ludu Bożego, to widzimy, że Bóg jest Bogiem nowych początków. On stworzył na początku niebo i ziemię, tak? On stworzył na początku świat. On stworzył po upadku człowieka także nową rzeczywistość. Pamiętacie, kiedy przyszedł potop, kiedy przyszedł człowiek i wszystko zepsuł? To, co się stało, to przyszła kara. Ale kiedy przyszła kara, to także przyszła nowa szansa po potopie, prawda? Nowy naród został w końcu wywiedziony z Abrahama, Izaaka i Jakuba, kiedy wydawałoby się, że Bóg nie ma pomysłu na to, jak uzdrowić tą planetę, jak uzdrowić kondycję człowieka. Bóg tworzy nowy naród z Abrahama, Izaaka i Jakuba. W końcu Bóg zawiera przymierze, daje prawo, zakon mojżeszowy temu narodowi, czyli zobaczcie, wchodzi w nową relację. Pod górą Synaj wszedł z tym narodem w nową relację, ponieważ stara, no znowu, kiepsko szwankowała, pamiętacie, co się wydarzyło, Izraelici musieli iść do Egiptu, do domu niewoli, ale po pewnym czasie Bóg dał nową szansę przez Mojżesza i nową relację przez zakon. Po zdobyciu Kanaanu ci ludzie otrzymali nowe możliwości. Wcześniej byli niewolnikami, wcześniej byli ludźmi, którzy byli wykorzystywani przez swojego władcę, ale kiedy
przyłożyli rękę do pługa, kiedy przyłożyli, dali swój wysiłek i to się spotkało z Bożym prowadzeniem, to efekt był taki, że była nowa możliwość, że były nowe perspektywy w postaci Kanaanu. Weszli do nowej ziemi, prawda? Co się później działo? Później się działy bardzo różne historie, o tym mówią księgi historyczne Biblii, księgi Kronik, księgi królewskie, niektórzy prorocy, ale pomimo znowu zagmatwania pewnej rzeczywistości przez człowieka, pomimo tego, że Izraelici znowu gdzieś tam robili rzeczy, które zapędziły ich w sytuacje niezbyt dobre i znowu spędzili 70 tym razem lat w niewoli babilońskiej, co było efektem ich głupoty, bo my czasami, wiecie, kiedy spadają na nas złe sytuacje, mówimy, no to może kara za coś tam, ale Biblia mówi wprost, że to nie jest kara Boża, tylko to są konsekwencje często naszej głupoty, nasze tarapaty. I tak było w przypadku Izraela, ale Bóg jest Bogiem nowych początków. I po powrocie i sprowadza po 70 latach ten naród z niewoli babilońskiej i jest nowa rzeczywistość po powrocie z niewoli babilońskiej. W końcu, bracia i siostry, mamy nowe życie i nowonarodzenie w Panu Jezusie Chrystusie. W końcu świętowaliśmy te wydarzenia całkiem niedawno. Mówiliśmy o tym, przychodzi Chrystus na świat, rodzi się i oto mamy nowe otwarcie, nowy początek. I w końcu, kiedy Chrystus odchodzi, kiedy składa swoją ofiarę za nasze winy, za nasze grzechy, to Bóg powołuje nowy lud Boży. Tak? Bóg powołuje Kościół, czyli tworzy właśnie z ludzi narodzonych na nowo pewną nową duchową rzeczywistość. Pewną nową duchową rzeczywistość. Zobaczcie więc, Biblia jest pełna przykładów tego, że Bóg jest Bogiem nowych otwarć. I coś, co jest dopiero przed nami tak naprawdę, bracia i siostry. Co jest przed nami? Pomyślcie, co jest przed nami nowego? Nowe niebo i nowa ziemia. O tym także Biblia w ten sposób właśnie mówi, że przyjdzie moment pewnego znowu nowego otwarcia. A przecież to są tylko takie najważniejsze nowe rzeczy, które obserwujemy w Biblii, bo po drodze było jeszcze całe mnóstwo mniejszych, tak dla całego narodu izraelskiego, jak i poszczególnych ludzi. A potem także dla Kościoła, bo zobaczcie, kiedy Bóg powołuje swój lud, to nie pozostawia go samemu sobie, ale Duch Święty ciągle działa, tak jak działał w ludzie Bożym Starego Przymierza, tak działa w Kościele i kiedy lud Boży czasami gdzieś tam zstępował z tej Bożej drogi, Bóg dawał nowe otwarcie, tak jak chociażby reformacja, tak, kiedy Bóg oczyścił Kościół z tego, co było złe, z tego, co było ludzkie, a później, tak jakby chociażby Ruch Zielonoświątkowy, to było także pewne nowe otwarcie dla Kościoła, nowe ożywienie dla Kościoła, który był zastany w jakiejś niezbyt dobrej rzeczywistości. I zobaczcie więc, bracia i siostry, Biblia jest pełna takich sytuacji. O czym to świadczy? O tym, że Bóg jest Bogiem nowych początków, że Bóg z nas nie rezygnuje, że Bóg nie rezygnuje z człowieka, że pomimo tego, że nasza kondycja duchowa czy moralna często jest daleka od tej wyśnionej przez Pana, to Bóg nie rezygnuje z człowieka. To my mamy taki paskudny zwyczaj stawiania na kimś krzyżyk, tak? Czy wytykania ludziom starych rzeczy. Ale Bóg nadaje nową szansę. Ale Bóg zawsze daje nową rzeczywistość do wykorzystania. Zobaczcie, to diabeł jest nazwany tym, który jest oskarżycielem, który staje przed Bogiem po to, żeby pognębić człowieka, a Bóg mówi, nie wspominajcie starych rzeczy, bo to czynię nową rzeczywistość, bo to daje ci kolejną szansę do tego, żeby się podnieść, do tego, żeby coś naprawić, do tego, żeby zmienić swoją sytuację. Każdy z nas dzisiaj jest na tym miejscu po różnych perypetiach życiowych, z różnymi obciążeniami, z różnymi sytuacjami na karku. Każdy z nas ma pewne sprawy, których się wstydzi tak naprawdę. Każdy z nas ma swoje grzechy. Każdy z nas ma sprawy, które
są pomiędzy tylko Nim a Bogiem tak naprawdę. Ale zobaczcie, jeśli jest w nas chęć służenia Bogu, jeśli jest, czy jeśli będzie w nas chęć służenia Chrystusowi, to On daje nam nową szansę. To On daje nam nową szansę. Cokolwiek zrobiłeś, cokolwiek narobiłeś w swoim życiu, to Bóg dzisiaj chce prostować twoją ścieżkę. To Bóg dzisiaj chce prostować twoje życie. To Bóg jest dzisiaj władny, aby uczynić rewolucję w twoim życiu. Wystarczy, że dzisiaj przyjdziesz przed oblicze Boga i powiesz Mu: Boże, oddaję ster mojego życia w twoje dłonie. Już nie ja będę kierował swoim życiem, już nie ja będę najmądrzejszy, ale biorę twoje słowo i jestem posłuszny temu słowu, bo wiem, że ty znasz moją przyszłość, bo wiem, że ty chcesz dla mnie jak najlepszych rzeczy. Tylko muszę się uchwycić ciebie za dłoń, muszę złapać ciebie za rękę, a Bóg cię przeprowadzi przez to, co dzisiaj przechodzisz. Tylko musisz chcieć, musisz powiedzieć: tak Panie, tak Boże. I zobaczcie, bracia i siostry, oto stoimy dzisiaj na początku tego nowego roku przed nowymi wyzwaniami, także jako społeczność, także jako zbór. W mijającym roku robiliśmy bardzo wiele różnych rzeczy, począwszy od obozów dla dzieci, szkoleń, ewangelizacji, jakichś koncertów, zaangażowanie w różne miejsca, w których też pomagaliśmy. I to, co jest przed nami, to nic nowego. To znowu ciężka praca. To znowu sianie Ewangelii wśród innych ludzi. To chęć oddania Bogu chwały poprzez naszą służbę, naszą pracę. Bóg dzisiaj wzywa nas, dzisiaj wszystkich tak naprawdę, do tego, żebyśmy okazali gotowość uczestniczenia w tych nowych rzeczach, które Bóg przed nami daje, które Bóg nam daje. Wiecie, kiedy mówimy o różnych sprawach, chociażby o różnych wydarzeniach, to nie po to, żebyśmy tylko wiedzieli, ale po to, żebyśmy wzięli w nich udział. To po to, żeby nas zachęcić do tego, żebyśmy przyłożyli rękę do pługa. Po to, żeby ożywić także nasze życie. Tydzień temu mówiłem o tym, że jeśli człowiek nie jest zaangażowany w pewne małe rzeczy nawet, to jego życie obumiera tak naprawdę duchowo. I dzisiaj, kiedy myślę o tym, co przed nami, to wierzę, że Duch Święty pokazuje nam pewne sprawy, otwiera przed nami nowe możliwości, ale problem polega na tym, że grupa kilku osób nie jest w stanie ich realizować, że wierzę, że Boże Słowo nas zachęca do tego, żeby nasze zaangażowanie było większe, żeby nasze zaangażowanie w małe rzeczy nawet, ale regularnie było większe. Jeśli chcemy rzeczywiście być Bożym instrumentem, być Bożym instrumentem w czynieniu rzeczy nowych, w nowym narodzeniu nowych ludzi, to musimy dać się Bogu prowadzić. I wiecie, tu nie chodzi o jakieś akcje, o to, żeby robić jakieś akcje, zrywy. Tak, akcje, zrywy są fajne, ja dziękuję wszystkim za udział w tych akcjach czy w różnych zrywach, ale chodzi o systematyczną pracę, o systematyczną służbę, o to, że każdego dnia, tak jak każdego dnia wstajesz i wiesz, że musisz się modlić, musisz przeczytać fragment Bożego Słowa, to jest twoja służba Bogu, potrzebna tobie tak naprawdę, bo Bogu twoja modlitwa nie jest potrzebna. Słuchajcie, miło jest posłuchać pewnie Panu Bogu to, że Go uwielbiasz, ale On bez tego przeżyje. Ale On da radę bez tego. Natomiast ty nie dasz rady tak naprawdę. Ty bez społeczności z Panem nie dasz rady. I wiecie, nie chodzi więc o akcję, ale chodzi o to, że czasami to, że nie wiem, ktoś robi kawę po nabożeństwie albo rozpala w kominku, wydaje się to coś małe, coś nieznaczne, ale Bóg patrzy na to, w czym jesteśmy wierni. Bóg patrzy na to, czy w małych rzeczach jesteśmy wierni. Wiecie, nam się często śni władza,
ale władza czy służba to odpowiedzialność tak naprawdę. Służba i władza to odpowiedzialność. Czasami chrześcijanie, wiecie, są jak małe dzieci, które przychodzą do rodziców, czy patrzą na rodziców, którzy zawsze mają pieniądze. Nie wiem, czy wy tak mieliście, ale ja jako chłopiec patrzyłem z podziwem na mojego ojca, czy na moją mamę, bo oni zawsze mieli pieniądze. I chciałem być jak najszybciej dorosły, bo wydawało mi się, że mają zawsze pieniądze. Tak? Nawet jak mi powiedzieli, że nie mają, to ja wiedziałem, że mają. Więc zobaczcie, ale władza to odpowiedzialność. Co by się stało, gdyby ten 5-letni chłopak dostał tą wypłatę tego ojca czy tej matki, prawda? Po tygodniu nie byłoby co jeść w domu, tak? Kupa zabawek, trochę słodyczy i to wszystko. Ale niektórym się wydaje, że jak ktoś ma władzę, czy ktoś ma pewną służbę, to jest pewien przywilej, tak naprawdę to jest pewna odpowiedzialność. Wiecie, problem polega na tym, że tej odpowiedzialności Bóg uczy nas także w Kościele, za pewne drobne rzeczy, za pewne błahe sprawy, w których albo się okazujemy wierni Bogu, albo nie. Tą błahą sprawą jest nawet przychodzenie na niedzielne nabożeństwo. Tą błahą sprawą jest nawet twoja obecność, nie wiem, w czwartek, czy we wtorek, czy na jakimś innym spotkaniu w tygodniu. Tych spotkań mamy sporo, można sobie coś tam wybrać. Ale twoją odpowiedzialnością przed Bogiem musi być to, że jesteś przynajmniej w niedzielę na nabożeństwie, tak? Że nie jesteś niedzielnym chrześcijaninem, albo nominalnym, albo wierzący niepraktykujący. Znacie takie określenie? Kiedyś się śmialiśmy z tego, tak? Katolicy tak o sobie mówili, wierzący niepraktykujący. No niemożliwe, nie możesz być wierzący i nie praktykować. Ale wiecie, problem polega na tym, że coraz więcej zielonoświątkowców jest wierzących niepraktykujących, że ta sytuacja się dynamicznie zmienia. Ale jeśli chcesz nowego początku w twoim życiu, to musisz stanąć dzisiaj przed Bogiem i powiedzieć: Boże, Panie, ja jestem gotowy na nowe rzeczy w swoim życiu i będę Ci wierny każdego dnia, będę Ci wierny. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, za tydzień powiem troszeczkę więcej na ten temat, ale dzisiaj tylko zasygnalizuję. Chciałbym, żebyśmy w styczniu i w lutym i w marcu skupili się jako Kościół także na tych, którzy są wokół nas, albo może inaczej, na tych, którzy byli wokół nas, a których dzisiaj nie ma. Wiecie, czasami wystarczy bardzo mało, żeby ktoś, kto gdzieś tam się obraził na kogoś albo przechodził trudny moment, odnalazł się z powrotem. Czasami wystarczy telefon, czasami wystarczy twoje zainteresowanie, odwiedzenie kogoś, modlitwa przede wszystkim. Wiecie, jest taki fragment w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, jak to Pan Jezus powołuje uczniów i w 40 wierszu mamy napisane, że Pan powołał Andrzeja, apostoła Andrzeja. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy Piotr. Pomyślmy o tej scenie. To jest scena powołania apostoła Piotra, który był jednym z filarów późniejszego Kościoła. Jak do tego powołania doszło? Ano tak, że Piotr miał brata. I ten brat, który poznał w Chrystusie Mesjasza, pobiegł do niego i powiedział mu: Piotrze, znaleźliśmy Mesjasza, znaleźliśmy Chrystusa, chodź ze mną. Wziął go za rękę i przyprowadził do Jezusa. I potem już Jezus wziął go w obroty, tak jak czytamy. Bracia i siostry, pomyślmy, dla kogo my jesteśmy takim Andrzejem. Pomyślmy, bo może jakiś Piotr się marnuje. Może twój brat, który jest ciągle twoim bratem, ale słabnie w wierze. Kiedyś był na nabożeństwie, kiedyś przychodził do kościoła, ale coś tam się wydarzyło. Może dzisiaj jest ten moment w jego życiu, że on otworzy swoje serce na ciebie. Wystarczy tylko to, żebyś okazał się Andrzejem, żebyś znalazł swojego Piotra, swojego brata wokół siebie i zapukał do niego, zaczął się o niego modlić. Bracia i siostry,
Powiem o tym troszkę więcej za tydzień, ale pomyślmy już dzisiaj o takich osobach, które być może były Twoimi braćmi, były Twoimi siostrami, które pamiętasz, które widziałeś. Może nie byłeś więcej, nie miałeś wielkich relacji, a może masz relacje, które z jakichś powodów gdzieś tam się pogubiły na drodze swojego życia. A Ty wiesz dobrze, że jeśli nie będą trwać w Kościele, to tak naprawdę ich życie duchowe umrze, bo miejscem chrześcijanina jest Kościół. Chyba że ktoś chce być mądrzejszy od Pana Boga i ma jakąś lepszą koncepcję, ale ja wolę trzymać się koncepcji Pana Boga, że miejscem chrześcijanina jest Kościół, jest wspólnota. Więc pomyśl o kimś, o kogo możesz się już dzisiaj modlić, do kogo możesz zadzwonić, do kogo możesz pójść, po kogo możesz pójść, przyprowadzić czy pojechać na nabożeństwo. Być może, bracia i siostry, Bóg dzisiaj chce rzeczy nowe uczynić w życiu tych ludzi, ale także w Twoim życiu, jeśli zobaczy Twoje zaangażowanie. Wiecie, to nie jest nic wielkiego. Trzeba mieć to tylko w sercu. To nie jest nic wielkiego. Wiecie, ludziom się wydaje, że przemowy czy jakieś wystąpienia publiczne to są wielkie rzeczy, albo załatwianie wielkich spraw. No czasami tak. Ale taki telefon do kogoś, na to stać każdego. Nie musisz mieć super zdolności, nie musisz mieć wielkich obdarowań od Pana Boga. Wystarczy, że będziesz miał serce rozgrzane dla Chrystusa. No właśnie, co rozgrzewa nasze serce? Co rozgrzewa nasze serce? Kiedyś rozmawiałem z Markiem i on sobie żartował, że może jakby tak posprzedawać ludziom, chrześcijanom, telewizory, to ludzie by mieli więcej czasu dla Boga. Może właśnie to jest droga, bracia i siostry, żebyśmy mieli więcej czasu dla Boga, dla służby, dla Chrystusa, na społeczności wspólne, na pracę dla Pana. Trzeba się pożegnać z tym, co rozgrzewa dzisiaj nasze serce, a co jest niewłaściwe. Bo jeśli lampa telewizyjna, chociaż wiem, że już dzisiaj lampy telewizyjne nie rozgrzewają telewizora, ale jeśli te wszystkie diody kolorowe, to rozgrzewa nasze serce i to blokuje Twoją służbę czy zaangażowanie dla Pana, to czas najwyższy zrobić nowy początek, nowe otwarcie i powiedzieć: nie, za dużo czasu na to poświęcam, za mało czasu poświęcam mojemu Bogu. Bracia i siostry, chciałbym przeczytać jeszcze jedną historię. Zmierzam do końca, chociaż moje notatki o tym nie świadczą, ale zobaczymy. Chciałbym przeczytać jedną historię, którą gdzieś tam znalazłem, przeczytałem. Posłuchajcie. Frank Defort był zdruzgotany śmiercią swojej córki, Aleksandry. Mukowiscydoza zabrała ją w wieku 8 lat. Kilka miesięcy po pogrzebie dziecka Defortowie zaczęli rozważać kwestię adopcji. Postanowili adoptować dziewczynkę. Chris, ich syn, uznał, że to bardzo dobry pomysł, jednak ojciec się wahał, Frank się wahał. Przyjęcie, bo wiecie, jak się pożegnało parę miesięcy swoje własne dziecko, to przyjęcie sieroty do rodziny nowego dziecka z pewnością było dobrą rzeczą, ale rodzice nie mogli się jeszcze pogodzić z tym, że jakaś obca dziewczynka miałaby zająć miejsce teraz Aleksandry, że jakieś obce dziecko miałoby zająć miejsce tego dziecka, które wychowywali przez 7 lat. Wydawało mu się to potwornie niesprawiedliwe. Nikt nie mógł jej przecież zastąpić w rodzinie. Pewnego wieczoru żona Franka powiedziała: wiesz, jeśli zdecydujemy się adoptować dziecko, to chyba nie ze Stanów Zjednoczonych, ale raczej z jakiegoś dalekiego kraju. I nagle Frank, ten mąż, zrozumiał, nagle doznał takiego olśnienia. Żona dodała: czy pamiętasz, jak Aleksandra, ta córka, która umarła, modliła się taką modlitwą co wieczór? Boże, proszę, opiekuj się naszym krajem i pozwól biednym ludziom znaleźć tu lepsze życie. I nagle obydwoje doznali takiego olśnienia. Łzy popłynęły z oczu Franka i teraz zrozumiał, że adoptowanie dziewczynki nie zastąpi Aleksandry, ale będzie odpowiedzią na jej modlitwy. Nagle zrozumieli, że to, co się tam modliła ta dziewczynka, może być zrealizowane i może być zrealizowane przez nich. W ciągu kilku miesięcy Defortowie przyjęli do swojego domu osieroconą dziewczynkę z Filipin.
ich życie zaczęło wracać do normy. Ten dziecięcy idealizm znowu porwał ich do działania. Frank napisał później: musieliśmy zacząć od nowa i iść naprzód. Dziękujemy Ci, Aleksandro, bo mamy wiele pracy, odkąd spotkaliśmy Ciebie. Taka wzruszająca historia, autentyczna, ale pomyślmy o tym na moment, bracia i siostry. Pomyślmy o sytuacji tej rodziny, którym zmarła mała córeczka. Wahali się, co zrobić. Chcieli przyjąć nowe dziecko, ale powiedzieli, że nie, przecież nie mogą zastąpić, jedno dziecko nie da rady. I nagle olśniło ich, że to nie chodzi o zastępowanie dziecka dzieckiem, ale o to, że modlitwy córeczki, którą pożegnali, mogą zostać zrealizowane przez ich służbę. Pomyślmy o tym, bo możemy albo utknąć w bólu z powodu przeszłości, albo zacząć od nowa iść naprzód. Zobaczcie, ta rodzina mogła wiele lat żyć w depresji po stracie swoich najbliższych. Ja znam takie osoby. Znam ludzi, których życie się skończyło razem ze śmiercią najbliższych ludzi. Dzieci, którzy nigdy się z tym nie pogodzili i skończyło się to dla nich osobiście także tragicznie, bo chociażby alkoholizmem. Ale zobaczcie, w takiej sytuacji możemy albo utknąć w bólu z powodu przeszłości, albo zacząć od nowa i iść naprzód. Nowy początek nie ignoruje ani nie usuwa przeszłości, ale prowadzi nas ponad niszczące cierpienie w naszym życiu. Uwalnia nas od wyniszczającego zniewolenia przeszłością. Uwalnia nas od wyniszczającego zniewolenia pamięcią. To nie znaczy, że masz nie pamiętać, ale to znaczy, że Bóg daje ci nowy początek. Przeszłość nadal nas uczy. Przeszłość nadal nas uczy, ale już nie panuje nad nami. Ale przeszłość nie może nad nami panować. Nie możemy być zakładnikami starych rzeczy, dobrych czy złych, albo tych, które straciliśmy. Ludzie tak żyją. Kościoły są często zakładnikami starej tradycji, albo bo wszędzie tak jest, albo było zawsze tak. I zobaczcie, kościoły są często zakładnikami starych tradycji, albo nasze życie jest zakładnikiem starych rzeczy, które wydarzyły się w Twoim życiu. Bóg mówi: nie, rozrywam te więzy. Czasami jeden drugiego próbujemy pętać starymi rzeczami, ale Bóg mówi: nie, ja przychodzę i nie będziesz zakładnikiem niczyim, starych swoich wydarzeń w swoim życiu, bo Bóg daje ci nową szansę, Bóg daje ci nowe rzeczy. Przeszłość dalej nas uczy, ale już nie panuje nad nami. Ktoś kiedyś słusznie zauważył: nie dasz rady biec do przodu, patrząc za siebie. Nie da się biec do przodu, patrząc do tyłu, prawda? Każdego poranku Bóg zaprasza nas do nowego porządku, do nowych rzeczy, bracia i siostry. I Bóg nie czyni nikogo zakładnikiem starych rzeczy, starego życia. Bóg cię nie czyni zakładnikiem twoich grzechów nawet. Bóg nie jest jak sąd, który, wiecie, tam jak popełniłeś przestępstwo, to nie wiem, ile tam jest lat, żeby zatrzeć wyrok. Tam 7 czy 15, zależy pewnie za co. Tak nie, Bóg taki nie jest. To my jako ludzie jesteśmy tacy. Pamiętamy, trzeba mieć na Niego oko, ale Bóg mówi: daje Ci nową szansę. Cokolwiek się wydarzyło w Twoim życiu, cokolwiek zepsułeś w Twoim życiu, daje nową szansę, daje nowe otwarcie. Tylko musisz chcieć. Musisz chcieć zmiany. Musisz chcieć Boga wpuścić do swojego życia i chcieć przestać panować nad swoim życiem, sterować swoim życiem i stery swojego życia przekazać w Jego dłonie, w Jego ręce. Bo generalnie to my chcemy nowych rzeczy, ale nie chcemy rezygnować z samego siebie. Bo generalnie to nas nie trzeba zachęcać, bracia i siostry, do tego, żeby rozpoczynać nowe rzeczy, ale problem polega na tym, że musimy się uporać z tymi starymi, zostawić je pod krzyżem, powiedzieć: Boże, rozwalam to, zostawiam to, zniszcz to w pył. Treny, Lamentacje Jeremiasza, 3 rozdział, 19 wiersz do 25. Przeczytam jeszcze jeden fragment, posłuchajcie. Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Moja dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie. To biorę sobie do serca i w tym jest moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo.
Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Frank Defort i jego żona zaczęli od początku. Ich adoptowana córka nie zastąpiła Aleksandry, ale przyniosła im nową radość. Przekonali się, że Bóg nie ustaje w swoim miłosierdziu, jak przeczytaliśmy, i że każdego poranku objawia się na nowo. Mogli z całego serca wołać do Boga: wielka jest wierność Twoja. Bracia i siostry, my także możemy dzisiaj odkryć Boga nowych początków. Możemy wznieść się ponad błędy swojej przeszłości. Możemy zacząć od początku. Niech ten dzień dzisiejszy stanie się Twoim dniem nowego początku. Wykorzystaj to, co Bóg Ci dzisiaj daje. Wykorzystaj czas, który Bóg Ci daje. Bo Boże Słowo nam objawia, że dzisiaj jest dzień zbawienia, że dzisiaj jest dzień łaski. Wykorzystaj ten czas. Powstańmy, bracia i siostry, módlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za Twoją łaskę i za to, że Twoje miłosierdzie jest nad nami, za to, że dzisiaj możemy przyjść do Ciebie jako do Boga żywego, do Pana nieba i ziemi. Panie, Ty widzisz nasze serca, Ty widzisz nasze dusze, oczyść nas, Panie. Panie, teraz, kiedy będziemy łamać Twój chleb, dzielić się kielichem, Boże, kiedy będziemy szukali posilenia u samego Chrystusa, posilenia naszych dusz, Ty dajesz nam nowy początek, Panie. Spraw, żebyśmy dali innym także nowy początek. Spraw, żebyśmy, tak jak się modlimy, odpuść nam, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, żeby to była prawdziwa rzeczywistość, Panie. Żeby tak rzeczywiście było. Panie, spraw, żeby nasza modlitwa była szczera, wtedy Ty prawdziwie przyjmiesz nas do siebie i zmienisz nasze życie i posilisz nas ciałem i krwią Zbawiciela. Dziękujemy Tobie. Dziękujemy Ci, Boże. Alleluja. Za nowy początek. Panie, znasz mnie, sprawdziłeś mnie. Nawet gdy zawołuję, wiem, że mnie kochasz. Obecność święta otacza mnie. Nawet gdy ten chwili, wiem, że mnie kochasz. Kolana moje zginam, gdzie przystrzelana za mnie krew. Miłości większej nie znani. Zwyciężyłeś śmierć i grób, chwały osiągnąłeś szczyt i nic już nie rozdzieli nas. Idziesz przede mną, osłaniasz mnie, trzymasz mnie w ręku. Wiem, że mnie kochasz. Kolana moje zginam, gdzie krzyż przelana za mnie krew. Miłości większej nie znani. Zwyciężyłeś śmierć i grób, chwały osiągnąłeś szczyt i nic już nie rozdzieli nas.
dajesz mi wiem mej drogi kres. Mówisz, a to wiem, prawdą jest. Dajesz mi wiem mej drogi kres. Mówisz, a to wiem, prawdą jest. Zapadnie w mrok, staniesz przede mną, wiem, że mnie kochasz, wiem, że mnie kochasz. Kolana moje zginam, gdzie przelana za mnie krew, miłości większej nie znami. Zwyciężyłeś śmierć i grób, chwały osiągnąłeś szczyt i nic już nie rozdzieli nas. Kolana moje zginam, gdzie krzyż przelana za mnie krew, miłości większej nie znani. Zwyciężyłeś śmierć i grób, chwały osiągnąłeś szczyt i nic już nie rozdzieli nas. Dajesz mi wiem twej drogi kres. Mówisz, a to wiem, prawdą jest. Dajesz mi wiem mej drogi kres. Mówisz, a to wiem, prawdą jest. Dajesz mi wiem mej drogi kres. Mówisz, a to wiem, prawdą jest. Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Módlmy się, dziękując Bogu za Jego ciało, za ciało Chrystusa rozpostarte na Golgocie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że możemy przyjść do Twojego stołu i wieczerzyć razem z Tobą, że Ty, Panie, pragniesz być blisko nas, być wśród nas. Dzięki Ci, Jezu, za Twoje cierpienie. To wszystko, co na krzyżu cierpiały za nas, Twoje sińce i rany, które jest nasze uzdrowienie. Dzięki Ci, Jezu, że możemy korzystać z tej wielkiej łaski, z Twojej miłości, Boże, że Ty zapłaciłeś tak wielką cenę za każdego z nas. Przez Twój krzyż, przez Twoje sińce i rany przychodzimy do miejsca najświętszego. Krękamy przed Tobą i bierzemy chleb, który nam dajesz jako swoje ciało. Dzięki Ci, Panie. Kto spożywa ten chleb i wierzy, żyć będzie na wieki. Amen. Kiedy podziękował, złamał i rzekł do swoich uczniów: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerze, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Dzięki Ci, Jezu Chryste, za Twoją drogocenną krew, która zbywa wszelki grzech. Dzięki Ci, Jezu, za nowy początek w krwi Zbawiciela. Dzięki Ci, Boże, za nowy początek dla naszego życia, Panie, które Ty obmywasz tą krwią. Tobie niech będzie chwała i cześć. Albowiem ilekroć ten chleb jemy, a z kielicha tego pijemy, śmierć Chrystusa zwiastujemy, aż przyjdzie. Duchu Święty, stąd teraz na nas i na te dary chleba i wina, które Tobie ofiarowaliśmy, i spraw, aby poprzez tą wieczerzę Pan prawdziwie był pośród nas. Chrystus zamieszkał prawdziwie w naszych sercach.
Tak będzie, Ojcze, byście tylko z wiarą przystąpili do tego. Daj nam siły, daj nam wiary, abyśmy uwierzyli, Panie, a Ty posilisz nasze serca i dusze. Amen. Przychodźmy, bracia i siostry, do stołu Pańskiego. Zachęcam, zapraszam. Chrystus jest pośród nas, pomiędzy nami. Nie dlatego, że Go czujemy, ale dlatego, że tak obiecał. Ze względu na to, co czujemy dzisiaj. Druga siostro ma tę tej chwili poszli syn przez moc krwi, którą przelał nasz Pan, aby siostro ma przebaczyła winy me, żeby nic więcej nie dzieliło nas. Okaż mi, Panie, łaskę swą, otwórz serce me i daj zbawienie mi. Panie mój, Tyś miłością jest, pewność w sercu mam, że przebaczysz mi. Drogi bracie mój, chcę w tej chwili prosić Cię przez moc krwi, którą przelał nasz Pan, abyś bracie mój mi przebaczył winy me, żeby nic więcej nie dzieliło nas. Okaż mi, Panie, łaskę swą, otwórz serce me i daj zbawienie mi. Panie mój, Tyś miłością jest, pewność w sercu mam, że przebaczysz mi. Drogi Boże mój, chcę w tej chwili prosić Cię przez moc krwi, którą przelał Twój Syn, abyś Boże mój mi przebaczył, żeby nic więcej nie dzieliło nas. Okaż mi, Panie, łaskę swą, otwórz serce me i daj zbawienie mi. Panie mój, Tyś miłością jest, pewność w sercu mam, że przebaczysz mi. Przebacz mi, 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 przebacz mi. Bracia i siostry, słowami modlitwy Pańskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie rzuć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen.
zostańcie z Bogiem. Zapraszam jeszcze na dół do kawiarenki. Nie rozchodźmy się jeszcze.